Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i kolejnym filmiku z serii Kosmetyczne Pogaduchy z gościem. I jak widzicie, jest ze mną dzisiaj Paweł. Pawła już bardzo dobrze znacie, przynajmniej większość z Was, a ci, którzy nie znają, to muszą wiedzieć, że Paweł jest profesjonalistą, makijażystą, National Makeup Artist Estée Lauder, dobrze to powiedziałam? Tak. Także słuchajcie, makijaż to tylko i wyłącznie Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Anitko, witajcie kochani. Słuchajcie, tak jak Wam zapowiadałam we wcześniejszym filmie, w tym pierwszym filmie, który już pojawił się w tej serii, każdy z moich gości będzie otrzymywał pytanie. No i Paweł, jesteś gotowy na pytanie, które ja Tobie dzisiaj zadam? Oczywiście. No to lecimy, oczywiście będzie związane z makijażem i teraz uważaj. Ja wiem, że ty masz tych kosmetyków swoich tyle, słuchajcie, kosmetyków, kurczę Pawła, to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo. No, ale gdybyś miał dzisiaj wybrać tylko trzy kosmetyki, albo powiedzmy, że idziesz na sesję zdjęciową, idziesz malować i nagle okazuje się, że masz tylko, możesz tylko skorzystać z trzech kosmetyków, to jakie kosmetyki by to były, którymi wykonasz cały makijaż i dlaczego? Na pewno byłby to podkład, bo perfekcyjna skóra to dla mnie w ogóle jest totalna podstawa, zresztą też sam wielokrotnie używam podkładu wtedy, kiedy widzę zaczerwienienie, jakiś pryszcz wyskoczy czy coś w tym stylu. Także podkład absolutnie. I tutaj można obalać mity jak najbardziej na całą twarz, łącznie z podoczami, bo wtedy jedziemy, słuchajcie, i musimy załatwić sprawę, żeby wszystko wyglądało na tip-top i nawet cienie pod oczami będą zniwelowane, wszystko będzie wyglądało perfekcyjnie. Także tutaj podkład, a jaki podkład na pewno się domyślacie, byłby to i będzie to na pewno Double Wear. No oczywiście. Tak, Double Wear Stain Place Makeup, ja tutaj mam, o bardzo proszę, to jest ten podkład numer jeden. Uwielbiam ten podkład przede wszystkim dlatego, że jest wodoodporny, jest kryjący, no i kolorystycznie nie ma opcji, żeby źle dobrać. Dlatego wtapia się jak druga skóra. Podkład legenda, tak naprawdę. Dokładnie. I ja ten podkład zabrałbym na pewno jako numer jeden, bo wtedy wiem, że nawet sam podkładem, jak zrobię make-up na twarzy, to wygląda to po prostu niesamowicie zjawiskowo. W jednym miejscu mogę nałożyć więcej, w innym mogę nałożyć mniej. Oczywiście pod oczami będzie to mega cienka warstwa, natomiast tu gdzieś, gdzie chcę coś ukryć, no to wtedy troszeczkę więcej tego nałożę. No dobra, Paweł, a jak skoro tak rozmawiamy o podkładzie, to taki jeden kolor, no bo mógłbyś zabrać ze sobą jeden podkład. I jeden kolor. I jeden kolor. Czy jest taki kolor, który byłby taki najbardziej popularny, neutralny, idealny dla Polek? Dla Polek. Mhm. Oczywiście, że jest. Byłby to odcień 2N1, Desert Beige. Chyba nawet go mam. No właśnie. Tak, tak, słuchajcie, to jest kolor, który jest absolutnie piękny, wtapia się niesamowicie w skórę każdej kobiety, naprawdę, bo mogę Wam powiedzieć, że czasami jest tak, że można znaleźć tę taką malutką wersję tego podkładu, tak, piętnastkę. No, nawet chyba można w perfumeriach Douglas kupić, tak, nie? Dokładnie. Tak mi się wydaje. I tam zazwyczaj jest właśnie ten odcień plus jeszcze inny, ale zazwyczaj są to dwa odcienie podkładu dostępne. I dla mnie jest zdziwiające to, że raptownie wszystkim paniom pasuje, słuchajcie. Jak tak, to panie przychodzą, wymyślają, nie ten kolor za różowy, za żółty, no nie, nie, ten nie tak, ale ten jeden, jak jest w dobrej cenie i jest mały, ta pojemność 15, no to opłaca się. To wszystkim pasuje. To wszystkim pasuje i jest po prostu idealny, ale rzeczywiście jest idealny, bo pasuje. Wtapia się świetnie w skórę, jest neutralny, przez co ma troszkę żółtego, trochę różowego pigmentu, dlatego się idealnie wtapia w skórę. No i pasuje każdej kobiecie, bez względu na to, czy jest ciemniejsza, czy jest jaśniejsza, bo on niesamowicie się wtopi i podkreśli po prostu naturalność. Paweł, to jest też podkład, który chyba najlepiej na świecie się sprzedaje, prawda? Tak, Double Wear jest podkładem numer jeden absolutnie na całym świecie, w Polsce to na pewno. Ja powiem Wam szczerze, że oczywiście spotkam się z różnymi opiniami, natomiast absolutnie zawsze będę pazurami bronił tego podkładu, bo jest to absolutnie najlepszy podkład według mnie. Nie ma lepszego dzięki właśnie jego trwałości, dzięki kryciu, dzięki właśnie ilości odcieni. Są to odcienie, które naprawdę można, słuchajcie, dobrać sobie totalnie perfekcyjnie. No i nigdy nie zawodzi, tak? Możesz do basenu skoczyć w podkładzie, on nie spłynie. To jest podkład ślubny. Nie bez kozery się mówisz, że to podkład ślubny, tak? I ja nie spotkałem się też, żeby ktoś z makijażystów, znanych mi, którzy pracują przy właśnie makijażach ślubnych, nakładał coś innego niż Double Wear. No nie spotkałem się z tym absolutnie. Nawet kobiety, które spotykam w perfumeriach, bądź piszą do mnie, mówią, tak, to jest podkład, ja miałam go na ślubie.
Tak? Mm. Także słuchajcie, to jest absolutnie podkład numer jeden. Co prawda, teraz też marka już od kilku dobrych lat, mamy możliwość korzystania z Double Wear'a w różnych wersjach, bo mamy nude, bardziej takie kremowe, lżejsze, tak, mocniejsze i tak dalej, więc każdy tak na dobrą sprawę może sobie wybrać coś, co będzie idealne dla niego, tak? Tak, dlatego też ważne jest, że jak mówimy Double Wear, to trzeba powiedzieć Stay in Place Makeup. No właśnie, żeby wiedzieć, która to jest wersja. Żeby wiedzieć, która to jest wersja, tak, podkładu. Oczywiście w Polsce się tak utarło, że jeżeli powiemy Double Wear, to wszyscy wiedzą, o którego chodzi. Tak, mm, tak jest. Ale w Stanach zazwyczaj mówi się Double Wear Stay in Place Makeup. Mamy Double Wear, to wtedy mówimy Double Wear Light, tak? Czy Double Wear Nude Water Fresh. No to wtedy każdy wie, o co chodzi, bo jakby jest rozgraniczenie podkładów. Jak się tam powie tylko Double Wear, to nie wszyscy myślą, że to chodzi o tego Double Wear'a. Bo oni rzeczywiście jakby podporządkowują się całemu systemowi i temu, że jest ich wiele. No dobra. No dobra, słuchajcie, mamy pierwszy produkt. No to Paweł, drugi produkt. Drugi produkt to byłby tusz do rzęs. Tak myślałam. Tusz do rzęs. I... Za łatwe to pytanie, chciałam powiedzieć. Za łatwe to było dla ciebie. Dlaczego tusz do rzęs? Dlatego, że ten tusz do rzęs może pełnić potrójną rolę. I już mówię jaką. Przede wszystkim oczywiście jako tusz do rzęs, czyli wytuszuje piękniej, podkreśli rzęsy, bo ja uważam, że kobietom naprawdę nie potrzeba jakoś tak zmalowywać oczu cieniami kolorowymi, w ogóle już nie znoszę pawi na powiekach, bo to jest odskulowe totalnie. Natomiast jeżeli mamy tusz do rzęs i wytuszowane rzęsy, to wtedy to spojrzenie wygląda takie bardziej takie romantyczne, zmysłowe, no bardzo kobiece, sexy. Ja tutaj mam tusz Sumptuous Extreme, to jest jeden z takich ulubionych moich tuszy. Moich ulubionych. Dokładnie, wiem, że go uwielbiasz. Od lat, najlepszy. Masz świetną szczotkę, świetną formułę, sprawdzony, oczy nie łzawią, nie szczypią, nic się absolutnie nie dzieje. Także ten tusz zabrałbym dla podkreślenia rzęs. Co jeszcze? W momencie, kiedy przetarł nieco szczotkę chustką, podkreśliłbym również brew. A, czyli słuchajcie, tak, mamy tutaj taki mały makijażowy trik. To jest trik makijażowy i to jest trik makijażowy mojej mamy, bo moja mama zawsze podkreśla brwi za pomocą właśnie tuszu do rzęs i ma ten, który jest starszy, bardziej troszeczkę suchy, to wtedy podkreśla sobie brwi, a tym świeżym, nowym podkreśla zawsze rzęsy. Czyli to jest pierwszy trik makijażowy. No i trzecie zastosowanie tuszu do rzęs, słuchajcie, można zrobić kreskę. Tuszem do rzęs. No w sumie masz rację. Mam tak śliskie dłonie, że nie mogę otworzyć. Ja to odkręcę. Pokrymowałem. Udało się. Słuchajcie, bardzo prosty trik, ponieważ to jest tusz do rzęs, przebadany oftalmologicznie, czyli jeżeli nadaje się do rzęs, mamy tutaj bezpośredni kontakt z oczami, to tym bardziej będzie się nadawał, żeby go nałożyć na skórę powieki, tak? Tak. Czyli nie będzie absolutnie przeciwwskazań. I jak to zrobić? Można wziąć, słuchajcie, jakiś patyczek delikatny, malutki, czy można wziąć nawet źdźbło trawy, i delikatnie zrobić sobie kreskę. No, mówimy tutaj o ekstremalnych warunkach, no, tak? Ekstremalnych, jeżeli nie, no miał tak, oczywiście. Gdybyś nie miał nic ze sobą. Dokładnie. I wtedy można zrobić piękną kreskę. I to absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań i wyglądałoby to niesamowicie zjawiskowo. Co więcej, nawet gdybym chciał zrobić sesję od Couture, to ja bym mógł zrobić po prostu ciapki na całej powiece i zrobić takie, powiedzmy, smoki od Couture, tak? Ale i wtedy co? By to było skulowe. W życiu bym nie wpadła na to, że można wykorzystać tusz właśnie jako kreskę. Znaczy, wiesz, że zrobić sobie kreskę na powiece. Tak, można jak najbardziej. On bardzo szybko zastyga, też trzeba o tym pamiętać. To tak. Ten na pewno. Tak. Ale ten jest w ogóle genialny, jeśli chodzi o tusz. Ja uwielbiam do niego wracać, zresztą ty wiesz. Moi widzowie też, moje widzki też o tym wiedzą, bo ja po prostu no, kocham ten tusz. No, jeszcze nie znalazłam takiego, który byłby od niego lepszy. I szczoteczka, i w ogóle to, jak wyczesuje rzęsy. I to, że można sobie zbudować taki look, tak, że od takiego naturalnego do takiego dramatycznego, no jest genialny. Ja myślę, że pokażmy tę szczotkę, bo ta szczotka jest bardzo kluczowa. Ona jest dość obfita, jeżeli chodzi o objętość. Tak, jest dosyć duża. Prawda? Mhm. I rzeczywiście, ja wiem, że panie uwielbiają tego typu szczotki, bo to jest szczotka, która chwyci i od razu zrobi efekt. Tak. Te małe szczotki też ja widzę, że niektóre marki coś tam próbują, coś dopracowują i tak dalej, ale zazwyczaj to jest jakby, no nie wiem, gwiazda jednego sezonu. Ja ci powiem tak, mi się wydaje, że te małe szczotki to mają to do siebie, że one rzeczywiście chwycą takie krótkie włoski, ale one nie zrobią ci takiego efektu, wiesz, wachlarza. Że mimo tego, że formuła samego tuszu może być taka, wiesz, wydłużająca, pogrubiająca, czy nie wiadomo co, to i tak wszystko zależy od szczotki. A na przykład w przypadku tego tuszu rzeczywiście ta szczotka jest bardzo fajnie pomyślana, bo ona nie jest silikonowa, ma te włoski, ale jest w stanie wyciągnąć te małe włoski, bo ja na przykład nie posiadam długich rzęs, tak? A jestem w stanie zrobić sobie jakiś tam efekt na moich rzęsach. Tak, także no słuchajcie, tusz absolutnie numer jeden i zobaczcie, ile zastosowań, tak? No. Właśnie. Make-up można zrobić taki.
Kurczę, widzicie? No dobrze było się z tobą spotkać na jakieś tutaj nowinki. Zawsze coś nowego, nie? Zawsze coś nowego, dokładnie. No to lecimy z trzecim produktem. Trzeci produkt byłby to, słuchajcie, taki balsam, błyszczyk do ust, który ma, tutaj ma takie, można powiedzieć, już teraz znane właściwości, ale dla mnie zawsze takie trochę magiczne. Byłby to oczywiście Lip Volumizer, to jest ten produkt, ponieważ on zawiera, ja to nazywam tak swoim językiem, bo nie chcę tutaj używać tego, tej terminologii bardzo naukowej, transparentne pigmenty. Co to znaczy? To znaczy, że po nałożeniu na ustach intensyfikuje czerwień wargową ust. Czyli u każdej kobiety wygląda zupełnie inaczej. Przez to właśnie wygląda tak, że jest jeden produkt, a wygląda jak były różne produkty nałożone. Tak? Bo on ma w ogóle taką formułę, ten błyszczyk bezbarwną. Taką delikatnie, bardzo delikatnie różową. Ale ja on się utlenia w momencie styczności ze skórą. Tak, i on dopiero, ja też go pamiętam, też go stosowałam. Rzeczywiście, jak się go nałoży na usta, to te usta zaczynają przybierać kolor po kilku sekundach. Tak. I to jest fajne. A po jeszcze kilku sekundach masz efekt powiększonych ust. To już tam swoją drogą. W ogóle, wiesz, błyszczyki mają to do siebie, że zawsze dają ci troszeczkę taki efekt powiększonych ust. Chociaż ten szczególnie, bo on jest fajny, bo pielęgnuje, nie klei się jakoś tak specjalnie, wiesz, jak niektóre błyszczyki. Te usta są nawilżone. Rzeczywiście jest ten delikatny kolor. No, fajna sprawa i chyba wiem, na co można go wykorzystać jeszcze. No, ciekawe, no jak. Policzki. Doskonale, słuchajcie, ze względu na to, że on się utlenia i przybiera kolor, można nałożyć na policzki, wtedy będzie taki fajny efekt glow, takiego różowego różu, bo wtedy on się zamieni na różowy odcień, tak? Można to też na dłoni sprawdzić, zobaczcie, tutaj nałożę na dłoń i za chwilkę, ja nie mówię, że to będzie intensywne bardzo. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Ale, może tak tu z bliska, troszeczkę ten... Poczekajmy chwilę, bo ja widzę, że już róż zaczyna się wybijać, nawet, zobacz, widzisz? Tak, może nie widać troszeczkę tego w kamerze, nie, ale ten róż za delikatnie się będzie wbijał. Tak, my to widzimy, musicie nam zaufać, tak, uwierzyć na słowo, że rzeczywiście już troszeczkę może widać. Bo to nie jest mocne, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo subtelne, jakbyśmy to nałożyli na usta, bierzmy pod uwagę, że usta są jakby mają czerwień wargową ust. Usta posiadają, to tak. Jak nakładamy ten błyszczyk, to on zaczyna w momencie po prostu aplikacji pracowania na ustach, zaczyna się zmieniać. I ta czerwień nasza wargowa jeszcze bardziej podbija ten błyszczyk, a że jest mokry, to wydaje się, że po prostu jest no, zdecydowanie ciemniejszy. Bo tak się dzieje w momencie, kiedy jest coś mokrego. Tak samo jak macie mokre włosy, one są ciemniejsze, tak, prawda? Tak, to prawda. I tak samo brwi, jeżeli nawet bezbarwnym żelem się przeczesze, to też mamy wrażenie, że one są ciemniejsze. Słuchajcie, gdybyśmy chcieli zrobić na przykład taką sesję odskulową, to można byłoby też użyć tego błyszczyka na przykład na powiekę. Oczywiście nie stosuje się tego normalnie, tak? Ale gdybyśmy chcieli zrobić tak zwany wet look, masz rację, to można to można nałożyć, tak. Ale na co dzień tego nie róbcie absolutnie, bo w momencie, kiedy powieka jest mobilna i ona pracuje, to wszystko się poskleja. To jest tylko, słuchajcie, na potrzeby sesji zdjęciowej, kiedy modelka po prostu zastyga, patrzy tylko w obiektyw nic przez kilka sekund. Nic nie rusza, nic nie mruga, dokładnie. To jest I powiem wam szczerze, że to jest też to samo w przypadku, kiedy macie specjalistyczne eyeglossy do oczu właśnie, specjalne błyszczyki do powiek, bo no umówmy się, nikt w ciągu dnia nie będzie chodził z błyszczykiem na powiekach, tak? No bez przesady. No, także, no bez przesady. No ale produkt jest absolutnie genialny, dodatkowo ma silne właściwości pielęgnujące, bo ma kwas hialuronowy, usta są wypielęgnowane, są podkreślone w kolorze. Przepraszam cię, coś mi dzisiaj dusi. Słuchajcie, Paweł mi tutaj zrobił pyszną herbatę, więc ja skorzystam. Tak na moment, przerwa techniczna. Bardzo proszę. Było też ciasto mamusi. Tak, było też ciasto, które było też przepyszne, ale oczywiście zjadłam. No nie mogło być inaczej. Także wracamy do naszego tematu. Błyszczyk. Czyli tak, podsumujmy sobie. Podkład, który można absolutnie, koniecznie wszędzie wykorzystać. Również na usta i słuchajcie, jeżeli chcecie mieć efekt ombre, to możecie delikatnie nałożyć, mocniej na konturze, delikatniej na środku ust i nałożyć błyszczyk i wtedy macie piękną ombre. O, to też jest fajny pomysł. Czyli widzicie, podkład, błyszczyk. Tuż to rzecz. Tak. Za łatwe to było pytanie. Ale wszystkie produkty się fajnie uzupełniają, zauważ, nie? Masz rację. Kurczę, dobrze to wykombinowałaś, Paweł. Widzicie? Tak to jest, jak się spotka na swojej drodze specjalistę w makijażu, który wszystko wie jak zrobić i naprawdę nie potrzebuje tego kufra. poczekaj jak nam widzowie twoi dadzą challenge, to Paweł zrób makijaż tymi produktami Manity.
Ty tutaj nie podpowiadaj, No. chciałam powiedzieć, bo zaraz będziemy Dobra, robić co to taki się challenge. wytnie? Masz rację, ale no super. Paweł, to ja Ci bardzo dziękuję, bo widzę, że udało Ci się odpowiedzieć na moje pytanie i wyszedłeś O, naprawdę zobacz, tak widzisz kolor? gładko, Patrz, gładko. No rzeczywiście. patrzcie. O, teraz widać ten Widać? róż. Tak, Tak, o, pod troszeczkę kątem. widać, no. Widać, że na różowo się, przepraszam, Pracuje, pracuje, pracuje tak. idealnie. Świetnie. No to co, dziękuję Ci za Ja również udział w bardzo moim dziękuję, bo mi filmiku. bardzo miło, Mi słuchajcie, też jak i zawsze. Was pozdrawiam i Wracamy do całuję. naszej herbatki i ciasta. Trzymajcie się, kochani. Buziaki, pa! Pa, pa.